Dzień dobry. Witam wszystkich. O, kawka już jest. Szlugów nie jaram. Zaraz to zabiorę. Nie nauczyłem się jarać. No i co, Kiciek? Wrócili jakieś peszty? Chyba nie wróciły, bo wczoraj chodziła jakaś budapesztka. Braciak wypuścił pocztowy. Tak jak dzisiaj sobie, o. Jakby chciała, to by wróciła, bo one sobie, zobaczcie co robią. Rozejdą się po całym podwórku. Ale zauważył, zobaczcie jakie mądre gołębie. Mówię, nie daj im jeść, żeby chodziły i żerowały. One już wiedzą, gdzie mają żerować. Oczywiście, że pod karmnikiem zawsze coś im tam wypadnie. Wujek Janek mówi, że wczoraj pesztka chodziła. Jedna, to ta co z domu. No ale nie wiem, zobaczę w tamtych gołębnikach jeszcze, bo nie zaglądałem. Pocztowy zaraz zamknę. I wypuszczę. 10 godzina zaraz będzie. Ładna pogoda. W miarę ładna, była ładniejsza. Później ma padać, także jak mają latać, to sobie polatają jeszcze. Dobra, bierzemy się do roboty. Pocztowe już zamknięte, budapesztki nie widzę w tamtych gołębnikach. Brat też mówi, że nic nie widział, żeby wracało. Także 40 zostało. Chyba, że ojciec może przyjechał z roboty, to złapał i tu przerzucił. Ale nie sądzę. Zaraz te będziemy ganiać. Wszystkie. O. Lecą. Znowu ładna pogoda na wypuszczenie, także będziemy dzisiaj wypuszczać. Nie wiem, co szadzić, czy są. Ale nawet jakby byli, to już no co zrobisz? Niech się przelecą. Tutaj jakby była, to tu, ale tutaj nie widzę. Nie widzę. Jest tego towaru. Jak to się mówi? Jest co wygonić, jest co karmić. Powiem wam, że ciężkie czasy chyba idą. Będziemy ganiać po 50 sztuk. Tak jak kiedyś ojce nasze, bo nie było pieniędzy. Wszędzie nas okradają. Już nie mówię właśnie tutaj o pieniądzach, że pszenica droga, bo to jest najmniejszy problem w sumie. Tylko o te wszystkie wzrosty cen, panowie i panie. No i to jest trochę smutno, pocztowa tu wlazła. Parzy się z Budapesztem. O, biały dach jest. No zaraz poganiamy te. Ciężko mają się wybić. Ale jak już idą w górę, to idą. Trzeba im pomóc kikiem. Klepią. Latają i klepią. O, tutaj żałobniczka ta, tutaj taka. Już coraz lepiej. Ona musiała się uderzyć. Parę miesięcy jej coś dolega, ale guza nie ma. Nie latała wcale. Także gdzie one są? Tu są. No jest, trzeba zmienić wory, chociaż ten jest głośny. Już się go nie boją. No dziś spokój, nikt nie gania.
Jest, jest, jest grupka. Tu te wyszwance chodzą, kolego. Zobacz, żółte. Ale one nie są w parze, żadne nie są w parze. Nic nie przynoszę, co tam w tym roku będzie, to będzie. Gdzie to? Tu jest sporo, tam jeszcze tych Budapesztów, może coś zostanie. Zaraz otworzę. Żeby bystrze przychodziło do dachu. Sąsiedzi nie ganiają żadni. Bardzo dobrze. One są głodne. Wody wystawiłem im tutaj na wybieg. Na wolierę. Zaraz Budapeszty otworzę. Niech sobie się kręcą. Niech sobie chodzą na spokojnie. One ostatnio wszystkie tam dno wyleciały. Może wszystko, może nie, nie wiem. Coś tam w budzie zostało. Nie chcą siadać. W sumie tych od surfka miałem 51 sztuk. 49 Budapesztów było. Jasna. I srebrne koroniaty. No to 42 są. Sześć zginęło mi ostatnio. Trzy to mi zginęły, tak pewnie wylazły i gdzieś poleciały. Tamte te zamknięcie jest tak, z taką szparą, że... Ale nieważne. Dobra, nie ma co długich filmów nagrywać. Bo to jeszcze dzisiaj pewnie się dużo będzie działo. To jeszcze latają, Budapeszt już wypuściłem. I sobie wychodzą. Jedzonko rozsypane. Tu w Budapeszcie miał w miarę sucho. Ale tutaj zawsze się robi bajoro takie. Po tych roztopach wszystkich teraz jest chyba, nie wiem, z 6 stopni znowu na plusie. To wyskoczył jeden. To drugi. Niech się trochę oswoją. A te będą się kręciły i kręciły. Także dokupiłem wariatów kolejnych i... I narzekania będzie w tym roku jeszcze więcej. No, parę sztuk się poderwało. Głośno umie. Żeby tylko jastrzębia nie było, bo... Jastrząb najgorszy, nawet jak będę chciał wrócić, tak je rozpędzić, to będę się bał. Zobaczymy, czy będę uciekać. Pomogły mi wyjść, jeden już poszedł. Wszystkie wyszły. Wszystkie wylazły, pusty gołębnik. O! Co by nie było? Jeden już daje w górę, poszedł. No dobra, wszystkie poszły w górę. Teraz. No zobaczymy, część usiadła. Usiadł, tak ci powiem. Spokojnie. Jakoś coś tam siada.
One nie są spod siatki. I troszkę się boją. Tamten poszedł na wujka Janka. Może wujek Janek spędził. Mokre są trochę. To też mi przeszkadza pewnie w lataniu. O, przyszedł tu. Ale widać, że się tam górą urywają. Odcinają. Chociaż te moje to chodzą też jak obco. O, jest już Darek, jest. Uciekają tam. O, widać, widać. Ten przyszedł tu. Dobra, są głodne, to zaraz tutaj sobie poschodzą się. No i posiadały. A ten chodzi tu. Trochę się przewietrzyły. Zobaczymy. Trafia tu, trafia. Widzi tu gołębie, także jak będzie chciała, to wróci. Dobrze, że więcej nie poszło. Lata tu się kręci. Cały czas. Te są głodne, także tu się rozlecą, pogruchają. Pogoda robi się jeszcze ładniejsza. No dobra. Czekam dalej sobie, co tu się rozwinie, jak to się rozwinie. Sąsiad tam za drzewami gania. Tu jakiś jego kok chodzi. Czarny z białymi lutami. Jakiś górnolot chyba. Zobaczył Budapeszta. Budapeszt tam się kręcił, ale poszedł gdzieś znowu. Tu jest Budapeszt. Sam jest, bo jest trochę większy. Ale zobaczcie, albo musi się wychodzić. Wie gdzie jest, bo to zakręca. I to jest prawdziwa szkoła gołębiarska, panowie i panie. O, może ten usiądzie? Sąsiedzi pilnują jedni drugich. Nie ma tam, że oddawanie jakieś, czy odsprzedawanie. Co ma być mądre, to sobie liczysz potem w gołębniku na wieczór. Jakbym chciał hodowlę założyć, to bym to rozpuścił tak jak dzisiaj. Zobaczcie, nic się nie poderwało i bym mógł mieć ich milion tych głębi. Ale to nie o to chodzi. Nie ma adrenaliny, a tak to może Budapeszt się tu skusi. Tu trzeba kombinować, myśleć, co tu zrobić, jak tu zrobić. Jemu nic nie ruszam, tylko tak na ziemię będę sobie tutaj podsypywał. Jak ma wrócić, to wróci. O, tam widzę, że jakiś ciemny poszedł, obcy. O, co do trzymania, że siedziały 2 miesiące. O, to po to. Też po to, żeby po prostu za bardzo w głębiach nie chodziły. Bo ten na przykład wpadał do Darka, ale nie chciał. Nie chce. Po prostu chodzi w głębiach, musi po prostu na nowo się wdrożyć. Sąsiad tam na pierwsza. A tu jego kok czarny chodzi. I zobaczcie, mądry to mądry. On nie ma starych głębi. Jakby był głupi, to już by dawno zginął. Już by dawno tu siedział. A temu to co ja poradzę, że on się boi wrócić do mnie. Widzi gołębie. Latają, gruchają. A
idzie ciemny z tamtej strony jakiś. Ciemny, ciemny. Darek znowu ruszył. No teraz to tylko trzeba czekać, czy on usiądzie do mnie, czy do Darka, czy do kogoś. Bo on w głębiach nie będzie chodził. O, tu jest, zobaczcie, patrzcie. Składa się, o. Aby raz wrócił. Ale on wie, że jest u siebie, bo klepie tak. Aby raz wrócił. Samiec. Ale zaczął gruchać. Myślałem, że to samica będzie, ale... A może taka samica wesoła? Wrócił, zobacz. Widzicie? No spokojnie tylko teraz i... Niech sobie chodzą cały dzień. Znowu się parę sztuk poderwało. No to jest 40 świeżych wypuszczonych, także nie ma co się dziwić, że tu coś przeleci, jakieś gołąbdziki albo coś zakracze i one będą się podnosiły, ale zaraz starym otworzę. Gołębniki, bo one też siedzą jak na szpilkach. Wujek Janek popędził. Idą tu do mnie. Oba. Zobaczcie, już są u mnie nad głową. Nieźle. Ze 120 sztuk jest. A wujek dumny dzisiaj. No, byłaby ścina. Byłaby ścina. Szkoda, że mam tyle wypuszczonych. Bo bym mu nie darował. Idą dalej. Zobaczcie. Umie w dachu, można powiedzieć. Ładnie mu poszło. Poszło do domu. Nie widać ich teraz, za tymi drzewami są. No ładnie się pójdę, ładnie. A tu wszystko sobie śpi. Przestały gruchać. Trochę podjadłe. Gołębniki mi otworzyłem, tym starym niech wchodzą. Zaraz będzie wielkie u. No i godzina 12:30, deszcz zaczął padać. Ale jest nadzieja, bo tam są jakieś przyjaśnienia. O, także może coś z tego będzie. Przywiozłem kilka taczek piasku. Będzie potrzebne mi do sprzątania. Także dziś już chyba raczej po tym jak zmokły, to już nie podniosą się. Latają sobie tutaj, widzicie, o. Żerują. Wchodzą do gołębnika, widzę, że tam stare są głodne moje. A te Budapeszty nie były głodne, no to oczywiście znalazły sobie tutaj miejsce i zaczęły wyjadać im. Wchodzą tam ciemne, wszystko tam wchodzi jasne. Także taka to robota. Chodzi jakiś czerwony. Nie wiem, czy to tipler. Siada po drzewach jakiś dzik taki. Tam pod karmikiem nasypałem piachu żółtego. Fajnie to wygląda. Jak coś nawet z tego karmika spadnie, to na piasek taki czyściutki.
bo zauważyłem, że moje gołębie tam wchodzą, tak jak na początku filmu, i sobie tam wyżerają, także niech przynajmniej będzie czysto. No i dobra, jeszcze dużo czasu zostało do 15, także coś może się nagra. Deszcz im nie przeszkadza, latają, gruchają. Jeszcze coś dogram. Jak na razie nic nie zginęło, ten jeden tylko chodził. Reszta w gołębiach. Także luz. Na jajka się ganiają. Deszcz nie przestaje padać. W piasku sobie grzebią. High life. Totalny relaks, można powiedzieć. Ale pamiętliwe są. Żaden nie wchodzi tam do gołębników, tylko wszystkie tu. O. Miałem dwa jajka, ale wywaliły mnie. I to następna para. Także jest tak trochę nudnawo. Bym sobie poganiał jeszcze raz, ale to już nie opłaca teraz. Szkoda ich męczyć. Mokre są, odlecą, gdzieś usiądą. I taki finał. A jutro znowu do roboty. Także... Że trzeba zakończyć na dziś. Oblot tam jakiś był. Trochę poganiałem. Srebrniaki tak wziąłem. Ustroiłem to ten z zielonymi obrączkami. A on taki samolot jest. O, Afik biegnie. Prosi nogę. Afik? Co tam, Afik? Deszcz pada, tak? Deszcz. Pies jest śmieszny. Moich sąsiadów. Biega swoimi dróżkami. Dobra. W górze już nic nie widać. Jeszcze patrzą. Dobrze, dwa razy gołębie rozpuszczone. Jeden pochodził, reszta w stadzie. Parę sztuk się nie zerwało. Znaczy nie zerwało się, szybko usiadło. Także jest dobrze. Dzisiaj można powiedzieć dzień na zero. Ni plus, ni minus. Także trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich, do następnego razu. Cześć.